Dzień dobry, gość OX.pl, pan Tomasz Kot. Dzień dobry. Cieszyn, czyli wróg doskonały. Tak jest. Wczoraj gra pan i po jednej stronie oceanu i po drugiej. No, pan mógł, tak? Z tą pierwszą wersją, z tym zdaniem, że po drugiej stronie oceanu, to nie bardzo, bo jakby zagrałem w jednej amerykańskiej produkcji, która była na terenie Europy robiona. Ale tam też coś z synem gubernatora Schwarzeneggera też. No to właśnie to, ale to są, to plotki są, to są jakieś takie bzdury. Znaczy, no to przeraz, to był bardzo skromny film, gdzie mnóstwo osób zagrało, był kręcony w Polsce i no i oczywiście te wszystkie tam plotkarskie historie to próbują rozmuchać, nawet jakieś nieporozumienie. A jak się gra? To znaczy, no na pewno jakieś doświadczenie pan ma za oceanem. Czy mógł pan porównać plany filmowe tutaj, w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, a właśnie za oceanem? Czy gdzieś jest większy porządek, czy to nie ma jakiegoś, nie można wyprowadzić? Zależy. Oczywiście, co jest. Tam jest bardziej uporządkowane. Tam są wszędzie związki zawodowe i te grupy zawodowe bardzo pilnują swoich praw i pod tym kątem ten rynek jest bardzo ułożony. Z drugiej strony słyszałem historię, że nie zawsze. Że czasami dochodzi do takich dużych przegięć, zwłaszcza pandemia to gdzieś wywaliła do góry nogami, więc słyszałem, że są takie produkcje międzynarodowe, gdzie pracują tak jak w Polsce po 15-16 godzin i tak dalej. Co nie oznacza, że w Polsce wszystkie produkcje w ten sposób pracują. Więc wydaje mi się, że w niektórych sferach jest to imponujące, na przykład chociażby ze względu na budżet, czyli stać ich na o wiele więcej czasu, nie wiem, jest to lepsze jedzenie, lepiej wszystko jest zorganizowane. Nie wiem, na przykład tam jest takie prawo, że jak jesteś w hotelu i więcej niż pół godziny trzeba dojechać na lokację, to już to jest jakoś nazwane, a u nas czasami jest tak, że godzinę 20 się jedzie i to po prostu ciągle jeszcze się ten dzień nie zaczął. Jeśli chodzi o samą technikę, kamery i tak dalej, to nie widzę większych różnic. To po prostu tutaj też wszystko idzie do przodu i raczej nasi operatorzy, którzy mają genialną renomę na całym świecie, są aktualni. Okej. To zimna wojna otworzyła te wrota na ten rynek inny niż tutaj europejski? No tak, no cokolwiek panu innego powiem, no to jest takie oczywiste. Aczkolwiek no to zawsze mamy do czynienia z czymś takim jak jakieś wewnętrzne przełomy, nie? Czyli na przykład, nie wiem, coś co doprowadziło do zimnej wojny, film, w którym naprawdę się jakby u mnie gdzieś wiele rzeczy pootwierało, nie? I być może to zapromieniowało tym, że przez następne dwa filmy jakby było na tyle okej, że to mnie doprowadziło do obsady tego filmu i tak dalej. To jest jakby na takim wewnętrznym poziomie. Na zewnętrznym oczywiście zimna wojna miała nominację do Oscara. Byliśmy na festiwalu w Cannes i nie ma żadnego innego biletu, który by mi otwierał te drzwi. Okej. Jesteśmy ostatni dzień, co prawda, ale kino na granicy. To zapytam w ten sposób o pana granicę. Która rola filmowa, który film pozwolił albo no, wymusił takie największe przekraczanie granicy pana jako Tomasza Kota? Nie? Ja to wszystko już zrobiłem wcześniej. Bardzo, bardzo mocno w teatrze grałem. I tam... Jakaś teatralna, tak? Tak, to chodzi o taką pracę ze sobą, jakby no, te wszystkie przekroczenia, bo potem w filmie, już w teatrze jest takie jakby pełne zanurzenie. W filmie bardzo, na przykład profesor Sztur, który był moim wychowawcą, mówi, że w filmie się głównie występuje, czasami się gra. Jak człowiek ma takie szczęście, taki super scenariusz, taką okazję, żeby zagrać, to zagra. Generalnie jakby się występuje, więc to nie jest tak. To nie jest takie jakby mocne i dogłębne i wewnętrzne jak w teatrze. Oczywiście w teatrze można całe życie grać farsy i też się tego nie będzie. Natomiast jakby no wydaje mi się, że to był ten sam początek. Po szkole, końcówka, gdzie bardzo, bardzo dużo pracowałem, to było w większości główne role. I potem, kiedy przeskoczyłem do filmu, no to też nie od początku były to super role i świetne scenariusze i tylko, nie wiem, dużo było seriali, dużo było komedii i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jakoś tam gdzieś po drodze otwierały się jakieś małe elemenciki po kolei i tak dalej, ale ciężko mi, no, na wielu poziomach, na przykład, nie wiem, no, zupełnie inaczej dźwiga się pierwszoplanową rolę niż, nie wiem, niż jakąś epizodyczną, czy jakiś drugi, trzeci. Ale chyba Ryszard Riddell był taką postacią, do której trzeba było się bardzo dużo przygotowywać i mentalnie to był przeskok taki trochę z niani, nie? I taki ciężar gatunkowy roli, która też pozwoliła na... Niania była później, po Skazanym. Aha, okej.
więc, a Skazany był moim debiutem, nie miałem żadnych punktów odniesienia. Nie mogę powiedzieć na przykład, że w momencie, kiedy kręciłem Skazanego, mówię, no to zupełnie inaczej niż w jakimś innym filmie, no bo w żadnym innym wcześniej nie zagrałem, więc oczywiście to była wielka szansa na sam początek i duże przygotowania, no ale ja no staram się zawsze przygotowywać, no tak. Więc jakby nie... No nie ma, jasne. No, to mniej więcej tak, no pamiętam, że przygotowania były takie najbardziej wstrząsające, bo tam dużo czasu spędziłem z wolontariuszami monarowskimi i poznawałem też ten świat tych ludzi, którzy są w nałogu i to było dosyć wstrząsające, takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A później Religa, dwa razy zresztą zagrany, jeden u Falkowskiego, a później u Wisłockiej, prawda? To znaczy w Sztuce Kochania. Tak. No ale to było takie bardzo symboliczne, bardzo delikatne, tam nie każdy wiedział i tak dalej. To bardziej był taki, po prostu ekipa była ta sama, co robiła Bogów i to był taki smaczek. Tak, taki smaczek dla. Dużo nagród na pewno za wiele, wiele ról. Czy jest jakaś nagroda, którą by pan sobie sam przyznał za coś? I co by to była za nagroda? Niekoniecznie w życiu artystycznym, może w życiu poza. Uważam, że jak człowiek sam sobie nagrody przyznaje, to coś jest z nim nie tak. Na szczęście nie ma pan takiego zadania przed sobą. To... Ja wiem, ale jakby to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, nie? Że jakby rozumiem, że to może spełniać jakąś funkcję terapeutyczną i tak dalej, nie? Że ktoś ma permanentnego doła i w ramach jakiejś terapii tam jakieś ćwiczenia robi, ale wydaje mi się, że nie wiem, no życie nie jest łatwe, nie rozpieszcza, trzeba je dźwigać, iść do przodu i jakoś tak zasuwać, nie? A co pan robi, kiedy życie nie rozpieszcza? Ma pan czas na taką refleksję, jak przekuć jakiś taki zły czas w dobry, czy jak gdyby jest pan w ferworze pracy, więc też... No ona musi być, refleksja jest niezbędna, bo gdyby to było na takim autopilocie, no to pewnie po 10 latach człowiek nic by nie miał do zaproponowania grając, no tak. Tylko ciągle by odtwarzał to, co, w czym jest dobry i co mu wychodzi, nie? Jakby i w ten sposób mamy takich jakby monotematycznych aktorów i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, nie? I ta refleksja mi cały czas towarzyszy. Ciężko tak ogólnie teraz powiedzieć jakąś jedną receptę, że w takiej sytuacji zawsze robię to i to. Mm-hmm. A na przykład jak się dowiedziałem, że nie wyjdzie raczej film biograficzny o Tesli, no to miałem też taką sytuację na przykład, gdzie wszystko jest fajnie i tu wszyscy piszą i nawet na pudelku mogę przeczytać właśnie to, co pan pytał. Najpierw Bond, później Tesla. Że coś tam, a z drugiej strony no jest taka, no mam papiery na kompletne załamanie się, nie? No bo tutaj w imię przygotowań do tego filmu odmówiłem parę innych rzeczy i tak dalej. I wtedy, no nie wiem, wtedy na przykład sobie pomyślałem, no dobra, jak masz lodówkę i jakieś tam jedzenie jest w tej lodówce, no to robisz z tego, co jest w tej lodówce, a nie z tego, co sobie wyobrażasz, że powinno być w tej lodówce, no bo to wtedy jest zupełnie inne życie, nie? No jakby człowiek cały czas jest, no Boże, to znowu nie jest to wszystko, co mnie otacza, to nie jest to i tak dalej. Więc wydaje mi się, że no autorefleksja jest niezbędna, żeby jakoś nie być niewolnikiem jakichś takich, nie wiem, emocjonalnych historii. No patrz, jesteś ciągle mityczni, oni są, nie? Oni tam, coś tam, oni tego, poważnie jakie życie. No jest jakie jest, nie? No, co my z tym robimy? Idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu? Po prostu nie je pan krewetek wtedy, kiedy nie ma ich w lodówce, tak? No i to jest chyba... No, coś takiego. Tak, to jest chyba takie dość logiczne. A nad czym pan pracuje teraz? W tej chwili... Co może pan zdradzić? No w tej chwili szykujemy dosyć dużą taką sytuację ze Storytelem. Powstanie duże słuchowisko. Mam jakieś dni zdjęciowe takie, nie wiem, czy to chyba jeszcze o tym nie mogę mówić. We wrześniu wyjazd do Rosji. Miałem kręcić film na jesień w Rosji, ale tam znowu coś nie wyszło, więc z tego zrezygnowałem. No i tak... Mniej więcej to są najbliższe plany. To zapytam jeszcze w ramach ciekawostki o to duchowieństwo w pana przypadku, czyli o epizod z seminarium. O co chodziło panu? Czy zostać księdzem, czy plastykiem? No wie pan, jak ktoś chce być plastykiem, to nie idzie do seminarium. No właśnie, więc tak, że trochę to seminarium, to rozumiem, że to była jakaś taka... jak to nazwać, próba czegoś? No już panu coś mówię, to było niższe seminarium duchowne, miałem 15 lat. Pan jak miał 15 lat, jak bardzo był pan zdecydowany, że cokolwiek będzie wiedział pan, co w życiu. Tak, no to ja podobnie po prostu i w ten sposób wylądowałem w niższym seminarium duchownym, po pół roku odszedłem, stwierdziłem, że to
że to absolutnie nie jest to. No i taka historia. No nie wiem jak można roztrząsać w wieku 44 lat decyzję 15-latka. No tak, no chyba, że ma to jakiś wpływ na rolę, ale tutaj w tym przypadku myślę, że... No to jest element składowy mojego doświadczenia, więc oczywiście kiedyś jakaś rola się wydarzy, no to mogę tak, nie wiem, dzisiaj z tej perspektywy patrzeć i mówię, kurde, zaliczyłem pół roku życia w jakimś klasztorze, nie? To też jest ciekawe doświadczenie. I zresztą tej funkcji już nie ma takich liceów. Więc spoko, no po prostu. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Kino na granicy, Tomasz Kot był naszym gościem. Dzięki bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.